Witajcie. Dzisiaj przychodzę z małą przypominajką. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że są dwa sposoby przeżycia życia. Jeden sposób jest taki, żeby żyć tak, jakby wszystko było cudem, a drugi sposób to, żeby żyć tak, jakby nic nie było cudem. I każdego dnia wybierasz, jaki sposób życia jest dobry, dobry dla Ciebie. Tak naprawdę ani jeden sposób, ani drugi nie jest łatwy, bo gdy przyznamy, że nic nie jest cudem, no to żyjemy jest nam ciężko, zmagamy się z rzeczywistością i cały czas mamy pod górkę. Natomiast gdy chcemy żyć tak, jakby wszystko było cudem, to z jednej strony życie w ciągłym zachwycie jest cudowne, ale z drugiej strony wymaga, wymaga pewnego rodzaju treningu, wymaga uważności, wymaga skupienia wymaga ciągłego wracania na tą ścieżkę ponieważ gdzieś tam w naszym życiu zostaliśmy wytrenowani tak naprawdę żeby tych cudów nie dostrzegać jako dzieci widzimy cuda wszędzie zachwycamy się motylkiem biedronką trawką kwiatkiem i wszystkim a później gdzieś zostajemy wtłoczeni w system i zapominamy o tych wszystkich cudach i dzisiaj jestem po to żeby wam przypomnieć Mam wrażenie, że w ostatnich czasach wiele osób o tym pozapominało, ale z drugiej strony obserwuję też, że dużo osób o tym sobie zaczyna przypominać, więc chciałam Wam o tym znowu przypomnieć. I żeby film nie trwał minuty 30, to jeszcze, jeszcze coś dopowiem. Ponieważ ta złota myśl, którą gdzieś tam podrzuciła mi moja koleżanka ostatnio, przypomniała mi temat, który poruszałam już kiedyś. Na moim drugim kanale, bo nie, pewnie wszyscy, nie wszyscy pewnie wiedzą, mam jeszcze drugi kanał, który się nazywa Maria Flow i zaczęłam go tworzyć, gdy ten kanał miałam zablokowany. I w sumie nic tam nowego ostatnio nie ma, ale odeślę Was do filmu, który kiedyś wtedy, wtedy nagrałam. Był to film na temat Nowej Ziemi i tak naprawdę końca świata. I więc troszeczkę tutaj przypomnę na ten temat. Chodziło tutaj o, o przepowiednie Majów. Według przepowiedni Majów w 2012 roku miał się skończyć świat i wszyscy się szykowali, znaczy nie wszyscy, no ale część ludzi szykowała się na, na jakiś kataklizm albo nie wiadomo co. Natomiast według Majów to nie chodziło o koniec świata, tylko koniec czasu. Kalendarz majów sięgał do tego mniej więcej do tego 2012 roku, i później miało się za, zacząć tak zwany czas bez czasu. Czyli takie, możemy to zinterpretować na ten moment, na takie bycie tu i teraz. I te zmiany miały potrwać do 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętam czyli do teraz. I kiedyś próbowałem Toczyły się różne dyskusje i, i nadal się toczą na temat tego wyjścia z Matrixa, na temat nowej Ziemi i tak dalej. I wszyscy sobie, wszyscy, no znowu nie wszyscy, ale, ale część osób wyobraża od sobie to jako jakiś taki metafizyczny przeskok. Ale to, jak ja to rozumiem i tak jak wynika właśnie też z tych majańskich przepowiedni, nie ma czegoś takiego, że nagle Pojawi się jakaś Ziemia i będzie droga, sobie skręcimy jakąś drogą i gdzieś dojdziemy, gdzie indziej. Tylko ta nowa Ziemia jest już tutaj. Też mówi się o tym, że nasza planeta zaczęła podwyższać wibracje. I tak naprawdę wszystko jest dostępne tu i teraz. Jest jeszcze taki stary film, o którym też kiedyś wspominałam, nazywa się Niebiańska Przepowiednia. I mówię też o tym, że niebo jest na ziemi, niebo jest na ziemi tu i teraz. E, I to znowu jest kwestia, kwestia tej naszej percepcji, tego naszego treningu, to w co wierzymy, na co nakierowujemy e, naszą uwagę. Poprzedni filmik, który nagrałam był taki, nazwijmy to jeszcze bardziej niszowy niż zwykle, bo nagrałam film o inspirujących książkach dla dzieci, e, właściwie nie tylko dla dzieci. Ale pewnie bardziej zainteresowani byli, byli rodzice. I tam wspominam o inspirujących książkach, i m.in. wspomniałam e, o książce. E, o Narni, mówiąc krótko. E, o opowieściach z Narni. E, I tam właśnie był motyw, jak tam w, chyba w ostatnim tomie e, gdzieś przejdzie do jakiegoś kolejnego wymiaru rzeczywistości. I przyjście do tego wymiaru nowego rzeczywistości było przez taką starą stajnię, czy stodołę. I w tej stodole znalazły się też takie dwa krasnoludy. I podczas gdy nasi tam główni bohaterowie widzieli, że są już w takiej wyższej rzeczywistości, że wszystko jest wspaniałe, że jest piękny ogród, pyszne owoce itd., to te dwa krasnoludy cały czas wydawały mi się, że są w ciasnej stajni, mają wokół siebie jakiś, no i za przeproszeniem, siano, nie mają co jeść, jest im ciasno, i się gdzieś tam na metrze kwadratowym przepychali między sobą i sobie ubliżali, i nie widzieli tych pysznych owoców, które leżą tuż pod nosem. I z nami też często tak jest, że mamy te wszystkie możliwości wokół siebie i my ich nie dostrzegamy. Jest coś takiego jak oczywiście prawo przyciągania. Czyli to, co mamy w środku, przyciągamy na zewnątrz. Rzeczywistość jest odzwierciedleniem tego, co mamy w środku. I możemy obserwować na żywo, że tak powiem, że ta rzeczywistość ulega pewnego rodzaju rozdwojeniu. Są ludzie, który, którzy dostrzegają te małe cuda, cieszą się małymi rzeczami, obojętnie ile mają w portfelu, mówiąc krótko, jakie mają możliwości, i są w stanie cieszyć się relacjami, cieszyć się. Byciem z bliskimi, byciem na łonie natury i tak A są osoby, które można było powiedzieć, że obiektywnie mają wszystko, a nadal są nieszczęśliwe, mają podgórkę i, i wszystko, i wszystko dzieje, się, dzieje się źle. Też kiedyś były pytania dotyczące właśnie tych kataklizmów, różnych rzeczy, które się dzieją na Ziemi, nieciekawych. Był też taki film Doroty Gołach, do którego kiedyś odsyłałam jak to jest z tym z tą naszą świadomością a tą globalną świadomością bo pewne rzeczy się wydarzają na planecie na które my jakby osobiście niby nie mamy wpływu tylko że paradoksalnie to działa w ten sposób że nawet jeżeli dzieje się coś nazwijmy to złego tak to sytuacja wygląda tak że w momencie kiedy my jesteśmy w wysokich wibracjach to ta nasza rzeczywistość najbliższa Nadal będzie fajna. Więc jeżeli skupiam się na tym, co pozytywne, co dobre, co jasne, to przyciągamy to do swojego życia, dostrzegamy to. I nawet jeżeli dzieją się straszne ziemi straszne ziemi. Straszne rzeczy na ziemi wokół nas są różne rzeczy, czy to systemowe, czy to kataklizmy, nazwijmy to przyrodnicze, jakieś wypadki itd to w momencie, gdy wibrujemy wysoko, to gdzieś to idzie bokiem, tak? nie dotyczy nas bezpośrednio. Albo jeżeli to się o nas ociera, to my i tak jesteśmy w tych wysokich wibracjach i to nas jakoś, nie wiem, nie dotyka do, do końca. Tak? Czy jest jakaś zmiana, ale my ją umiemy przekształcić na swoją korzyść, jako szansę. Więc zachęcam was po raz, po raz kolejny do tego, żeby... Skupić się na byciu tu i teraz, żeby dostrzec, że ta nowa Ziemia jest już tutaj, że niebo jest na Ziemi, żebyś wybrał dzisiaj, że życie jest cudem i żebyś zaczęła, zaczął dostrzegać te małe, małe cuda w każdej, w każdej chwili.